Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję histerycznego blendzenia. Witajcie kochani w nowej serii, że tak powiem, w nowym cyklu spotkań głosowych, audiobookowych ze mną. Jako, że dawno się nie mieliśmy okazji widzieć i słyszeć, widzieć to się dalej nie będziemy, ale słyszeć się możemy, przynajmniej wy możecie mnie słyszeć, prawda? Słuchajcie, postanowiłem troszeczkę opowiedzieć o pewnych zagadnieniach z historii, opowiedzieć, wyjaśnić pewne rzeczy, które też już przerobiliście sobie sami, przynajmniej teoretycznie na zadanie mieliście tam w jakimś stopniu przerobić, natomiast ja postaram się pewne rzeczy jeszcze dokładniej omówić, pewne rzeczy wyjaśnić. Temat dzisiejszy: rozbicie dzielnicowe, a dokładnie jego początki. Początki samego rozbicia, jak i ten tajemniczy akt prawny zwany testamentem krzywoustego. Słuchajcie, czy to był testament, czy to nie był testament, tego nie wiemy. Być może była to najzwyczajniejsza w świecie ustawa sukcesyjna, czyli akt prawny, który miał regulować następstwo tronu po śmierci księcia. Nie? Czy faktycznie był to testament? Nie wiemy, ponieważ oryginalnego dokumentu nie mamy. Czyli to wszystko, co my nazywamy testamentem krzywoustego, to wszystko, co my wiemy o testamencie krzywoustego, jest w zasadzie takim cyklem odtworzeń wynikających z późniejszych wydarzeń. Nie? Ten cykl odtworzonych informacji z późniejszych wydarzeń. Czyli oryginał dokumentu niestety nie istnieje. Stąd tyle będzie różnego rodzaju niejasności, tyle różnego rodzaju interpretacji, na które możecie się natknąć. Co jest pewne? Pewne jest to, że w roku 1138 stary książę zamknął oczy. Nie? Wyprawił się na tamten świat. Bolesław Krzywousty zmarł. Pomny sytuacji, w jakiej on sam obejmował władzę, czyli konfliktu ze swoim własnym bratem, Zbigniewem, konfliktu, który, słuchajcie, rozpoczął się w zasadzie nad trumną ojca. Słuchajcie, to nie, że to takie symboliczne, to oni już się pokłócili ze sobą na pogrzebie. Na pogrzebie swojego ojca Władysława Hermana. Nie? Już doszło do zatargu między braćmi. Nie wiem, czy pamiętacie, ten zatarg skończy się oczywiście wojną domową i skończy się dla Zbigniewa tragicznie. Nie? Zbigniew będzie uciekał do Niemiec, gdzie będzie szukał jakiegoś poparcia, gdzie będzie szukał po prostu sprawiedliwości, byśmy dziś powiedzieli. On w końcu wraca, zostaje złapany, w konsekwencji okaleczony, zamordowany. Mógłby ktoś powiedzieć, pomny tych doświadczeń postanawia zabezpieczyć państwo, zabezpieczyć swoją rodzinę, swoich synów przed tego typu wydarzeniami. A ma kogo zabezpieczać, bo tych synów trochę jest, prawda? Ma czterech synów, bo piąty prawdopodobnie urodzi się dopiero po jego śmierci, będzie pogrobowcem. Znaczy ogólnie tych dzieci jest więcej, ale przewiduje czterech, trzech według niektórych źródeł do sukcesji. Czyli trzeba zabezpieczyć czterech, przynajmniej tych czterech spadkobierców. Trzeba ich czymś obdarować, trzeba wymyślić jakiś system, dzięki któremu oni nie rzucą się sobie do gardła zaraz po mojej śmierci. Oczywiście jedyna droga prawna, jaką zna średniowiecze, tamte średniowiecze, to jest podział państwa. To jest podział państwa. Czyli można powiedzieć, zwykła sprawa spadkowa, jak i dziś wiele, nie różniąca się w zasadzie jakoś tam mocno od tego, jak to dzisiaj rozumiemy. Oni rozumieją państwo jako patrimonium. Pamiętajcie, ważne słowo, patrimonium, ojcowizna, nie? Już tam kiedyś o tym wspominaliśmy. Ojcowizna, czyli moje prywatne dziedzictwo, moja prywatna własność. Mogę zrobić z tym, co chcę, tak jak z moją własną
własną rzeczą. Jeżeli umieram, moje dobra podlegają spadkowi, podlegają procedurze spadkowej, podziałowi, dziedziczeniu itd., itd. Tak samo dzieje się z państwem, no nie może być inaczej. Ale warunki tego dziedziczenia, warunki tego objęcia tego spadku mogę jeszcze przecież za życia określić. Krzywousty postanawia wobec tego to określić. I poza tym, że po prostu rozdzielił pewne ziemie pomiędzy swoich synów, co się wydaje normalne, oczywiste i takie mało odkrywcze nawet, to ustalił jeszcze tak zwaną zasadę senioratu. Pamiętajcie, zasada senioratu. Nierozerwalnie złączona z testamentem Krzywoustego. Cóż to była zasada senioratu? A więc owszem, ziemie są rozparcelowane pomiędzy synów, pomiędzy potomków, ale jeden z nich, najstarszy z rodu, sprawuje władzę zwierzchnią. Dostaje też tych ziem najwięcej. Mało tego, poza swoją własną dzielnicą dziedziczną, rodową, będzie coś takiego jak dzielnica senioralna. Czyli dzielnica, która będzie niepodzielna, dzielnica, która zawsze będzie przekazywana seniorowi, kolejnemu seniorowi, a seniorem zawsze ma być najstarszy z rodu Piastów. Prawda? Czyli nie syn seniora. Prawda? Dajmy na to, jeżeli pierwszym seniorem został Władysław II, zwany wygnańcem, to kolejnym seniorem nie będzie jego syn, prawda? Tylko będzie najstarszy z całego rodu Piastów. Ta zasada, słuchajcie, wprowadzi z czasem dosyć dużo komplikacji, bo okaże się, że odnalezienie najstarszego z rodu nie będzie takie proste. Poza tym bardzo wielu ludzi będzie zgłaszało pretensje do tego, by jednak to ja, prawda, to ja, żebym został tymże władcą. Bardzo szybko też pominięto tą zasadę starszeństwa i już w zasadzie jeszcze za życia tego pierwszego pokolenia, tych potomków, już złamano tą zasadę, że zawsze najstarszy z rodu Piastów powinien być seniorem. Bo w momencie, kiedy żył jeszcze Mieszko Stary, można władztwo seniorem ustanowiło Kazimierza Sprawiedliwego, prawda? To są wszystko synowie Bolesława Krzywoustego. Ale to jest tam, nie wybiegajmy w przyszłość. Czyli jest pewne zabezpieczenie. Książę senior sprawuje władzę zwierzchnią. On będzie odpowiadał za politykę zagraniczną, on będzie utrzymywał wojsko w najważniejszych grodach w państwie, nawet w grodach leżących na terytorium dzielnic swoich braci. Nie? On nie będzie sprawował władzy nad całością armii, ale te kluczowe miejsca, te kluczowe grody będą należały, te załogi będą należały w tych grodach do niego. Czyli jego pozycja prawna, jego pozycja również majątkowa jest wybitnie wyższa niż pozostałych braci. Ma po prostu więcej, mówiąc kolokwialnie. Senior ma więcej, bo ma swoją dzielnicę dziedziczną i oprócz tego dostaje jeszcze niepodzielną dzielnicę senioralną. Do dzisiejszego dnia oczywiście trwają znowu spory, jakie tam tereny, prawda, te dzielnice senioralne miały wchodzić. Na 100% Małopolska, czyli na 100% tron krakowski, prawda, Kraków, miasto stołeczne i dzielnica Małopolska. Prawdopodobnie jakiś pas ziem w środku państwa, gdzieś tam w wysokości Łodzi, nie? To tam, nie wiem jak to do końca nazwać, Polska Centralna i tak dalej. Być może Kujawy, na pewno Pomorze Gdańskie i Lenno ówczesne państwa polskiego Pomorze Szczecińskie. Czyli ten pas ziem lecący jakby tak przez środek państwa polskiego w osi północ-południe plus jakaś tam dzielnica senioralna, przepraszam, nie senioralna, tylko dziedziczna, to daje księciu seniorowi dużą przewagę. Pierwszym księciem seniorem oczywiście zostaje Władysław Wygnaniec. Jak świetnie żeście tam, co po niektórzy oczywiście, w zadaniu rozpisali, dostaje Śląsk. Władysław II Wygnaniec dostaje Śląsk, czyli to jest ta jego dzielnica dziedziczna, a do tego jeszcze dzierży dzielnicę senioralną.
Kolejny, Bolesław Krzywousty, dostaje Mazowsze, Mieszko Stary, Wielkopolskę, Henryk Sandomierski, Małopolskę Wschodnią, czyli tak zwaną ziemię sandomierską, stąd jego przydomek. Tutaj jest oczywiście teoria, że w samym testamencie Henryk Sandomierski nie został ujęty, że to dopiero bracia z chwilą, kiedy Henryk Sandomierski dojrzał do wieku dorosłego, wydzielili mu ziemię sandomierską. Tak czy owak jest on uwzględniany w tym podziale po śmierci Bolesława Krzywoustego. Należy to pamiętać, że Henryk dostaje ziemię sandomierską. Henryk Sandomierski to jest w ogóle ciekawa postać. On będzie brał udział w wyprawach krzyżowych do Ziemi Świętej. No mamy jeszcze wdowę po starym księciu Salome, która otrzymuje tak zwaną oprawę wdowią, czyli ziemię łęczycko-sieradzką. I tutaj, słuchajcie, po tym, by się mogło wydawać, sprawiedliwym rozdziale, po tej akcji, która miała zabezpieczyć przyszłość państwa, kiedy wreszcie umiera Bolesław Krzywousty w spokoju, że państwo jest zabezpieczone, no dochodzi do oczywiście otwartego konfliktu. Bardzo szybko po śmierci znowu ojca, pomimo tych wszystkich zabezpieczeń, dochodzi do konfliktu pomiędzy braćmi. Dlaczego tak było? No, ktoś może powiedzieć, że rodzina jaka była, taka była, prawda? Piastowie do przyjemnych rodzin nie należeli, tu rządza władzy nie jest wcale mniejsza niż innych rodów. Ale dlaczego dochodzi do takiej swoistej gry o tron, prawda? Bo to byłby niezły serial, słuchajcie, z tym związany. Dlaczego do tego dochodzi? Słuchajcie, dochodzi do tego dlatego, ponieważ wszystkie ówczesne państwa Europy, w których dominuje feudalizm, w których dominuje właśnie ten średniowieczny system monarchii patrimonialnej, one przez coś takiego przechodzą. Czyli to rozbicie dzielnicowe, to rozdrobnienie feudalne jest pewnego rodzaju naturalnym procesem ewolucyjnym państw. Nie? Czyli ustrój tych państw, przechodząc drogę swojej ewolucji, właśnie musi przejść przez ten okres rozbić feudalnych, rozdrobnień dzielnicowych itd., itd. Rozdrobnienia feudalne oczywiście są bardzo mocno na rękę wszelkiej maści możnym ludziom ówczesnego świata. Kościołowi, arystokratom, prawda? Bo więcej książąt, większa ilość książąt to oczywiście słabsi ci książęta. Słabsi książęta oznaczają mocniejszą pozycję kościoła i możnych. Słabsi książęta i większa ilość przede wszystkim tych książąt oznacza większą ich zależność od możnych i kościoła, od podatków, które oni będą płacić. Wreszcie większa ilość książąt to większa ilość dworów, a skoro większa ilość dworów, to większa ilość urzędników potrzebnych tym książętom, prawda? Skoro większa ilość urzędników, to większa ilość ziem, którą ci książęta będą rozdawać w zamian za służbę, bo pamiętajcie, że takich klasycznych wypłat w stylu comiesięcznego wynagrodzenia średniowiecza, jak i długo, długo, długo jeszcze później, historia nie zna. Nie? Urzędnik za swoją pracę dostaje ziemię, którą dzierży, którą włada on, a zazwyczaj też i jego dzieci. Czyli to jest po prostu na rękę. Rozdrobnienie feudalne jest najzwyczajniej w świecie na rękę wszystkim możnym ówczesnego świata z kościołem na czele. Słaby książę równa się mocna pozycja możnych i kościoła. Zapamiętajcie to. Króciutko na koniec, co się wydarzyło dalej z naszym Władysławem. Czyli spokój przetrwał do roku 1142. Walki następują z inicjatywy Władysława, który dąży do zjednoczenia państwa. Czyli pozostali, nie mamy żadnych informacji, żeby pozostali epigoni po Bolesławie Krzywoustym dążyli, chcieli tego zjednoczenia. Zjednoczenia ewidentnie chce Władysław. Z punktu widzenia historii państwa, losów państwa, gdyby zwyciężył, no powiedzielibyśmy, byłoby to pewnie dobre. Aczkolwiek w historii nie wolno gdybać, pamiętamy. Władysław II zapewnia sobie wsparcie posiłków ruskich, zapewnia sobie przychylność cesarza
i można powiedzieć, no ma wszelkie predyspozycje ku temu, żeby wygrać. Ma przewagę nad swoimi braćmi, ma poparcie możnych sąsiadów. Rozpoczyna wobec tego walkę. Niestety w roku 1144 po porażce nad rzeką Pilicą następuje rozejm, który przetrwał przez 2 lata, do roku 1146. I teraz nie wiemy do końca, bo kronikarze z Wincentem Kadłubkiem na czele twierdzą, że właśnie namowy żony księżnej Agnieszki z Bambergu spowodowały, że Władysław zerwał ten rozejm i rozpoczął ponownie wojnę ze swoimi braćmi. Nie wiemy do końca, jak było. Prawdopodobnym jest, że żona miała bardzo wielki wpływ na męża swojego, czyli że księżna Agnieszka jednak używała tych swoich wpływów. W ogóle jest to doba, jest to era dwóch kobiet, ponieważ pozostali bracia są, słuchajcie, pod przemożnym wpływem swojej matki, czyli żyjącej wdowy Salomei, a Władysław Wygnaniec nie jest synem wdowy Salomei. Nie? Czyli tu jakby też mamy jeszcze taki dodatkowo, na to wszystko nakłada się taka siatka napuszczania swoich dzieci, czy obrony, może przepraszam, bardziej obrony swoich dzieci przed w sumie obcym mi pasierbem, prawda? Owszem, to jest syn mojego męża, ale to nie jest moje dziecko. Władysław II to nie jest mój syn. Dwie te ambitne kobiety również te swoich 3 groszy do tych konfliktów dołożyły. Tu nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ostatnim wielkim sojusznikiem Władysława jest wielki urzędnik, taki palatyn byśmy powiedzieli, nie? Coś w rodzaju takiego premiera dzisiejszego, Piotr Włostowicz. Jest zwolennikiem zjednoczenia. Niestety z niewyjaśnionych okoliczności gdzieś na przełomie 1145 i 1146 roku dochodzi do wielkiego konfliktu między księciem Władysławem a Piotrem, no, w wyniku którego Piotr popada w niełaskę. Tam, no wiecie, ówczesne popadanie w niełaskę oznaczało pozbycie się oczu, języka, prawda, trafienie do więzienia, dosyć rychłą śmierć. Taki los spotyka Piotra Włostowica. W zasadzie w tej sytuacji nie ma już Władysław żadnych wielkich sojuszników za sobą. Zarówno bracia oczywiście są przeciwko, kościół jest przeciwko, możni są przeciwko, posiłków z Rusi już nie będzie. Mimo to Władysław w 1146 roku napada na braci znowu. Napada na swoich braci, chce takim jednym potężnym uderzeniem zjednoczyć państwo. Ponosi jednak pod Poznaniem wielką klęskę. Musi się wycofać. Do tego zostaje ekskomunikowany przez kościół, przez biskupa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina. Słuchajcie, ekskomunika wtedy to jest w zasadzie katastrofa, prawda? Ponieważ wszystkie relacje prawne, które łączą was z waszymi lennikami, z waszymi wasalami, opierają się na przyrzeczeniach boskich, na całym tym systemie drabiny feudalnej, systemu lennego, w którym też uczestniczy Kościół i Bóg. Jeżeli ktoś jest obłożony ekskomuniką, klątwą, to jest z tego systemu automatycznie wyjęty. Czyli wszyscy ludzie, którzy powinni zachować wobec takiego człowieka wierność, są z tych przysięg zwolnieni. Nie? Wielki cios. Jest to wielki cios. Po tych, można powiedzieć, w wydarzeniach Władysław II już się nie podnosi i zostaje przez koalicję swoich braci wygnany w 1146 roku. Ucieka do Niemiec, do cesarza. No, jest to jedyna osoba, która jest w stanie udzielić jakiegoś wsparcia, no, i zadbać o wykonanie prawa, wykonanie testamentu. No oczywiście, że sam chciał zniszczyć ten testament, prawda? Zabrać swoim braciom, co im się należało. Teraz wielce będzie próbował pyszczyć o to, że jemu się krzywda stała, co nie? No ale no, tak to już ludzie działają. Cesarz Konrad III, później kolejny cesarz, bo ten szybko umrze, Fryderyk I Barbarossa, przyjmują go oczywiście. Będą próbowali montować pewne wyprawy na ziemię polskie, ponieważ tymczasem w Polsce kolejny z braci obejmuje seniorat, prawda, czyli Bolesław Kędzierzawy. W 1157 roku Fryderykowi Barbarossie uda zmusić się Bolesława Kędzierzawego do złożenia mu hołdu w Krzyszkowie, czyli do uznania się niejako podległym cesarzowi,
ale Władysław II władzy już w Polsce nie odzyska. Nie wróci nawet do swojej dziedzicznej dzielnicy. Wrócą dopiero do tej dziedzicznej dzielnicy, czyli na Śląsk, jego dwaj synowie w 1163 bodajże roku, Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi. Dobrze. Mam nadzieję, że słuchajcie, aby troszeczkę nakreśliłem ten początek tego rozbicia dzielnicowego. Jakie tematy poruszymy sobie w następnych odcinkach, to się pozwólcie, że jeszcze się zastanowię. Póki co życzę mojego słuchania. Wybaczcie za jakieś niedociągnięcia. Pamiętajcie, to jest wszystko jakiś tam debiut. Dziękuję Wam i do usłyszonka. Pa, pa.